Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta, ale możecie też mnie znać jako Chochlik i wspólnie z Sylwanem, który dzisiaj tutaj też mi towarzyszy, i Stredo, który nas ujął w te ładne ramki, które możecie tutaj oglądać i pewnie gdzieś tam też na nas zerka i bardzo go pozdrawiamy. Tworzymy Carnival Team, kanał Carnival Team, na który oczywiście Was serdecznie zapraszamy. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby pogadać o case filesach wypuszczonych przez Lance Macabre. Dostałam od nich kilka pytań, na które postaram się z przyjemnością odpowiedzieć, bo miałam ogromny fan z tego, że poprowadziłam właśnie case'y. Wszystkie poza jednym, został nam jeszcze jeden. Pierwsze pytanie było takie, jak mi się prowadziło scenariusz system agnostyk. Prowadziło mi się doskonale. Wybrany przeze mnie system w każdym przypadku to było Cthulhu, Zew Cthulhu. I oczywiście my wybraliśmy wersję z elementami nadnaturalnymi. Absolutnie jednak można było z tego zrobić sesję typowo śledczą. Czy ty tak właśnie, Janek, to odebrałeś, że w obu tych wersjach nic nie traci ten scenariusz i można było w obu wersjach zrobić go ciekawym, interesującym? Tak, sądzę, że jak najbardziej, bo jest to tak dobrze przeprowadzone, napisane śledztwo, że absolutnie, ja nawet przez chwilę się zastanawiałem, że no, gramy w Cthulhu, ale w sumie może Marta nie wprowadzi żadnych mitycznych elementów, bo było tak duże zagęszczenie emocji, że to absolutnie było niepotrzebne, choć jak się pojawiło, to było jeszcze większe wzbogacenie, ale bez tego możecie bawić się tak samo z inną mieszanką wrażeń z gry. Tak jest, tam jeszcze było takie pytanie o to, co wyjątkowego udało mi się stworzyć. Ja myślę, że pytanie jest co nam, bo to nigdy nie jest kwestią tylko mistrza gry. Ja miałam fenomenalną ekipę, oprócz ciebie, Sylwan, Tomka Kurtycza i Filipa Klibera, których również bardzo pozdrawiamy. I co wyjątkowego? No właśnie taką wyjątkową ekipę. A poza tym, nie wiem, to już musieliby się wypowiedzieć gracze, dla mnie był to wyjątkowy klimat, wolność tego, co mogłam stworzyć, bo tak naprawdę nie nazwałabym tego scenariuszami, a jedynie wskazówkami do tego, ogromem wiedzy, bo naprawdę szczegółowość tych akt, to jaką pracę włożyli twórcy, to należy docenić i dodaje nam ogromne możliwości, także czytajcie, grajcie, prowadźcie case filesy. Jeżeli jeszcze nie jesteście zaznajomieni z Lance Macabre, to koniecznie to naprawcie, ale zakładam, że skoro oglądacie ten filmik, to jesteście. Zapraszamy i liczymy na więcej case filesów, bo wiemy, że już coś tam się kroi. Trzymajcie się, zaciskamy do zobaczenia, kciuki. Cześć! Cześć.